Babcia Grażyna. Dzisiaj pewnie znacie wszyscy ten bajek. Jeśli znacie, to posłuchajcie. Małpa w kąpieli, bajka Aleksandra Fredry. Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka, widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół. Cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła. Małpa figlarz, nóż do dzieła. Wziąwszy pani czepek ranny, prześcieradło i zwierciadło, szóst do wanny. Dalej kurki kręci żwawo, w lewo, w prawo, z dołu, z góry, aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj, hajże, kozły, nurki, zwroty, figle, psoty, aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele, trochę nadto, ba gorąco. Flaszka, małpa nie ciele, sobie poradzi. Skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi. Haj gwałtu, piecze, nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi, ukrop za nią, tuż, tuż w tropy, aż pod progi. To nie żarty, parzy stopy. Dalej w okno brzęk uciekła, że tylko palce piekła.